Witam, Maciej Idzik. Zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim między innymi. Urząd Stanu Cywilnego czeka na zgłoszenia małżeństw, które obchodzą Złote Gody. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, do pokoju numer 10. Co na walentynki? Chciałabym pokazać Państwu sposób, w jaki można wykonać właśnie takie serce. Jest to ono wykonane techniką zwaną wikliną papierową. Czat cichy zabójca. Typowymi objawami zatrucia tlenka węgla jest przede wszystkim podwyższona czynność serca, bóle, zawroty głowy. Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie Małopolskim przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Zgłoszenia par, które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat, potrwają do 15 lutego. Można to zrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, pokój numer 10. Zgłoszenia mogą dokonać sami małżonkowie lub członkowie ich rodzin. Medal jest podziękowaniem dla wszystkich jubilatów za cierpliwość, wytrwałość i miłość. Medal jest przyznawany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczany osobiście przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego parom, które przeżyły ze sobą przynajmniej 50 lat w związku małżeńskim. Jaki z reguły ma przebieg uroczystość Złotych Godów? No w roku 2020 ta uroczystość wyglądała zupełnie inaczej, natomiast do tej pory było to tak, że to była bardzo podniosła chwila. Najpierw była uroczysta msza święta dla wszystkich jubilatów i ich najbliższych. Potem była uroczystość, podczas której burmistrz każdej parze wręczał medal za długoletnie pożycie. To jest naprawdę wyjątkowa chwila dla tych par, bo otrzymują takie oficjalne podziękowanie od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za to, że w tym związku wytrwali, co pewnie nie jest łatwe i to pary, które ze sobą są, na pewno potwierdzą. Jubilaci w trakcie odbierania medali nie kryją wzruszenia. Podczas uroczystości Złotych Godów chętnie dzielą się receptą na udany, długi związek. Najczęściej mówią o tym, że trzeba być cierpliwym, bo każdy z nas ma jakieś wady, ma też zalety, ale to są różne charaktery i to trzeba jakoś pogodzić. I tej cierpliwości na pewno dużo trzeba. Mówią o wytrwałości, no i przede wszystkim o miłości, bo musi być to uczucie, które te osoby ze sobą trzyma przez te 50 minimum lat. A jak do samej uroczystości podchodzą sami jubilaci? Wielokrotnie widzieliśmy łzy w oczach tych par. To jest naprawdę wzruszająca chwila, zwłaszcza podczas mszy świętej, gdzie pary odnawiają przysięgę składaną te 50 lat wcześniej i oni są naprawdę wzruszeni. To też jest taki wyraz uznania i wdzięczności kolejnych tych młodszych pokoleń, czyli dzieci i wnuków, bo to najczęściej oni składają wnioski dla tych par. Nie, i właśnie nie są to same pary tych jubilatów, tylko ich najbliżsi. Więc w ten sposób chcą podziękować im za wychowanie, za opiekę przez wszystkie lata, że po tych 50 latach otrzymują taki medal. Nie wiadomo jeszcze, jak w tym roku będzie wyglądała uroczystość. Być może uda się powrócić do tego, co było przed epidemią. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w ogóle w kraju i na świecie. Jeśli okaże się, że te obostrzenia nadal będą utrzymane, to będzie ta uroczystość prawdopodobnie tak, jak była w roku 2020, czyli zapraszane do urzędu tutaj stanu cywilnego było po kilka par, 3-4 najwyżej, niestety już bez najbliższych i tutaj na miejscu medal wręczał burmistrz w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i przewodniczącego Rady Miejskiej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Urzędu Stanu Cywilnego 17 745 36 20. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad 100 osób, a blisko 2000 ulega podtruciu.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Robczycach przypomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. W okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane, wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą. Tlenek węgla jest takim gazem, który jest niemożliwy do wykrycia przez zmysły ludzkie. Tak naprawdę tlenku węgla nie jesteśmy w stanie zobaczyć, nie jesteśmy w stanie usłyszeć, nie jesteśmy w stanie poczuć. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji powodują, że jest on całkowicie bierny i traci przytomność. I jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą, umiera. Jak reagować w przypadku zagrożenia? Podstawową czynnością w takiej sytuacji jest przewietrzenie pomieszczenia poprzez otwarcie okna, poinformowanie wszystkich obecnych w mieszkaniu, w budynku o potencjalnym zagrożeniu, wyjście na zewnątrz, no i oczywiście poinformowanie odpowiednich służb, czy to będzie straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe. Aby zminimalizować zagrożenie, powinniśmy zabezpieczyć mieszkanie czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu, mówi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Robczycach, starszy brygadier Witold Wiercioch. Jako straż pożarna realizujemy akcję edukacyjną pod nazwą Czujka na Straży Bezpieczeństwa, która ma na celu właśnie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia wynikającego z zatruciem tlenku węgla i jak również zwrócenia uwagi, że są rozwiązania techniczne, które mogą wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa. Mam tu na myśli czujkę bezpieczeństwa, którą możemy dostać w każdym markecie budowlanym czy w sklepie z elektroniką, w serwisach internetowych. Ona zamontowana zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta, jest w stanie wykryć znikome ilości tego trującego gazu i zaalarmować nas, że powstało zagrożenie. Czujka wykrywa tlenek węgla, który, tak jak wspomniałem wcześniej, jest niewykrywalny poprzez zmysły ludzkie i sygnalizuje w sposób, ja może zademonstruję, takim dość przenikliwym dźwiękiem o potencjalnym zagrożeniu. W tej sytuacji powinniśmy podjąć te czynności, o których wspomniałem, czyli przewietrzyć pomieszczenie, poinformować wszystkich, udać się na zewnątrz i zgłosić do odpowiednich służb. Na szczęście w aktualnym sezonie grzewczym w powiecie robczycko-sędziszowskim nie podejmowano interwencji związanej z zatruciem tlenkiem węgla. Mieszkańcy powiatu robczycko-sędziszowskiego za pośrednictwem portalu rrs24.net mogą oddawać głosy na swoich faworytów sportowych w 7. plebiscycie na najlepszych sportowców powiatu robczycko-sędziszowskiego 2020 roku. Powiatowy plebiscyt sportowy organizowany jest w formule, w której to mieszkańcy i sympatycy sportu wybierają zwycięzców poszczególnych kategorii. Po raz drugi głosy można oddać za pośrednictwem portalu rrs24.net. Jak w poprzednich latach, również w tej edycji, 5 kategorii: trener roku, działacz roku, drużyna, talent i sportowiec roku, kapituła w roku poprzednim i w tym również podjęła decyzję, że będzie jeszcze indywidualna nagroda za całokształt działalności. Taka nagroda dodatkowa pojawiła się właśnie w zeszłym roku i w tym roku chcemy to kontynuować. W plebiscycie znalazły się osoby działające na terenie całego powiatu robczycko-sędziszowskiego. Kapituła, która jest powołana do zgłoszenia takich kandydatów, podejmuje tą decyzję. To członkowie kapituły uzgadniają między sobą po przedstawieniu przez różnych działaczy, kluby sportowe, samorządowców takich osób, nominuje i przekazuje pod głosowanie, pod opinię publiczną właśnie tych wybranych przez kapitułę kandydatów czy całe drużyny. Finałem głosowania jest gala sportu. Niestety w ubiegłym roku ze względu na panującą pandemię przedstawienie zwycięzców plebiscytu było transmitowane online. Naprawdę w tym momencie to nie wiemy, jak będzie wyglądał finał. Staramy się zawsze i w poprzednich latach tak bywało, że była uroczysta gala. Przeważnie odbywało się to w pierwszym kwartale nowego roku, w ostatnim miesiącu, czyli mam tu na myśli marzec. No mam nadzieję, że jeżeli pandemia
Ustąpi, nie ustąpi, trudno powiedzieć. Obawiam się, że w marcu takiej możliwości nie będzie, ale że będzie taki czas już w tym 2021 roku, żeby ta gala się odbyła w sposób tradycyjny, czyli poprzez takie szerokie spotkanie z wszystkimi działaczami, z nominowanymi, z tymi, którzy aktywnie uczestniczą w tym życiu sportowym naszego powiatu. No jeżeli nie będzie takiej możliwości, to pewnie wzorem ubiegłego roku w sposób internetowy, czyli online, spróbujemy na taki finał przeprowadzić. Laureaci plebiscytu otrzymają nagrody finansowe, ale nie tylko oni. Pieniądze trafią również do jednej z głosujących osób. Wzorem ubiegłych lat z puli wszystkich osób, którzy wysłali głosy poparcia na swoich faworytów, głosujemy jedną osobę, która otrzymuje od nas nagrodę 500 zł. To jest żywa gotówka, tak się wyrażę, przelana na konto wskazane przez wygranego. Ale również te nagrody dla poszczególnych kategorii, dla tych nominowanych uważam za atrakcyjne. Za pierwsze miejsce jest to 1000 zł, za drugie 700 zł i trzecie miejsce 500 zł. Przypominamy, głosować można raz dziennie za pośrednictwem portalu www.rrs24.net. Od 12 lutego na próbne 2 tygodnie, po kilku miesiącach zamknięcia, otwierają się niektóre branże. W dalszym ciągu zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne czy siłownie. O tym, jak do tej pory w powiecie ropczycko-sędziszowskim przestrzegano obostrzeń i stosowano się do zaleceń, informuje Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach. Najpierw otwarte zostały centra handlowe, muzea i galerie sztuki. Teraz do funkcjonowania w ścisłym reżimie sanitarnym na okres próbny 2 tygodni powracają hotele, instytucje kulturalne, kina, teatry i baseny. Zamknięte pozostają m.in. lokale gastronomiczne i siłownie. W trakcie panujących obostrzeń sanepid i policja kontrolują stosowanie się do zaleceń. W powiecie ropczycko-sędziszowskim do tej pory nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W obiektach gastronomicznych było sprawdzane, czy osoby, które zamówiły posiłki, nie spożywają go wewnątrz, czy one są wykonywane i wydawane na zewnątrz. Na przykład, jeżeli dotyczy siłowni, to kontrolowano, czy one działają zgodnie z przepisami, bo jak wiemy, osoby, które aktywnie prowadzą zawodowo, uprawiają sport, mogły z takich siłowni korzystać. Kontrole są prowadzone zarówno w ramach interwencji, jak i zwykłych czynności wpisujących się w zakres obowiązków funkcjonariuszy. Mieliśmy wezwania, mieliśmy również informacje uzyskiwane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Było to wszystko oczywiście weryfikowane, no niemniej jednak były to działania podejmowane przez funkcjonariuszy. Policja przypomina również o obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. W przypadku niestosowania się do tego nakazu funkcjonariusze muszą interweniować. W zdecydowanej większości, mówię tutaj o terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, społeczeństwo w sposób taki pozytywny podchodzi do tego tematu i respektuje tych obostrzeń. No niemniej jednak zdarzają się osoby, które faktycznie negują konieczność na przykład noszenia maseczek, no ale pamiętajmy, że każda osoba, która popełniła wykroczenie, może zostać pouczona, ukarana mandatem karnym, może zostać też skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Jeżeli osoba, wobec której była przeprowadzana interwencja, nie zgadza się z tym, że niech na przykład nałożony na nią mandat, ma prawo do odmowy przyjęcia go i dochodzenia swoich praw przed sądem. Jeśli zachorowania będą się utrzymywać w obecnej lub niższej skali, instytucje i obiekty, które od 12 lutego zostaną otwarte na okres próbny, nie zostaną ponownie zamknięte. O tym, czy zniesione zostaną kolejne obostrzenia, zadecydują najbliższe tygodnie. Sędziszowski Dom Kultury od 12 lutego znowu otwarty, a wraz z nim swoją działalność wznawia Kino Jedność. Szczegóły w rozmowie. Zapraszam. Kino Jedność w Sędziszowie Małopolskim ma dobrą wiadomość dla sympatyków oglądania filmów na dużym ekranie. Od 12 lutego sędziszowskie kino ponownie zaprasza w swoje progi. Tak, szanowni państwo, mam wspaniałą wiadomość dla wszystkich miłośników 10 Muzy. Właśnie 12 lutego odmrażamy nasze kino i zaczynamy właśnie działalność.
Kino Jedność, jak będzie teraz funkcjonować po ponownym otwarciu? No oczywiście zgodnie z rozporządzeniem ministra musimy zachować reżim sanitarny. Możemy w tej chwili do naszego kina wpuścić 50% widzów, co przy ilości 276 miejsc, to jest praktycznie 138 widzów mogłoby być w kinie, co no nie często się zdarzało, więc myślę, że nawet 1/4 by wystarczyła, żebyśmy mogli zachować odstępy. Oczywiście widzowie będą mogli sobie siedzieć rodzinami, ale w odstępach jedni od drugich. Oczywiście wszelkie reżimy sanitarne musimy zachować, to znaczy maseczka, to znaczy będą dezynfekowane klamki, ustępy, tak żeby było bardzo, bardzo bezpiecznie i myślę, że w naszym kinie będzie naprawdę bezpiecznie. Na razie bez możliwości zakupienia popcornu lub kawy. Tak, minister na razie nie dopuścił funkcjonowania sklepiku przy kinie, więc nie będziemy mogli prowadzić sprzedaży, ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo wszyscy przychodzimy na film, do kina, więc to jest taka tylko dodatkowa rzecz, która uatrakcyjniała to przyjście do kina, ale myślę, że za jakiś czas, kiedy sytuacja się znormalizuje, również będą mogły być otwarte również i te bufety przekinowe. Mhm. Kiedy pierwszy seans i co przygotowaliście na początek? Pierwsze seanse będziemy już grać w piątek, najbliższy piątek 12 lutego. Planujemy, ale to na razie tylko planujemy, bo decyzja zapadła tak naprawdę w poniedziałek o tym, że otwieramy kino, więc planujemy w tej chwili zagrać dla dzieci film Pinokio i dla dorosłych Jak zostać gwiazdą, ale jeszcze są rozmowy z dystrybutorem, z Kinem Świat. Czy się nam to uda zrealizować? Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć. Na pewno będziemy grać, prawdopodobnie te filmy, ale to jeszcze nie jest pewne. Decyzja zapadnie, myślę, do czwartku, a wszystko będzie można zobaczyć już, jakie filmy gramy na stronie kina, więc można wejść i zobaczyć, bo tam już, gdy będzie sprawa, że tak powiem, załatwiona do końca, wtedy już się pokaże, które filmy gramy. Ceny biletów pozostają bez zmian? Tak, myślę, że bez zmian, ponieważ będziemy grali filmy, które już w jesieni weszły na ekrany, więc myślę, że dystrybutorzy nie będą tego zmieniać, bo te ceny to tak naprawdę zależą od dystrybutorów, a my staramy się dawać zawsze minimalne dopuszczalne przez dystrybutorów, żeby po prostu być konkurencyjnym też do innych kin rzeszowskich, czy najbliższych nam z Mielca, czy Dębicy. Więc myślę, że te ceny biletów będą na takim poziomie, jakie były. Natomiast nie możemy się jeszcze na razie w lutym spodziewać premier. Myślę, że premiery nowych filmów pojawią się dopiero w marcu. Mam nadzieję, że te obostrzenia nie zostaną zwiększone, że kino będzie dalej funkcjonować, więc w marcu należy się już spodziewać jakichś filmów premierowych i wtedy już naprawdę będzie, że tak powiem, pięknie w naszym kinie. Kino Jedność w Sędziszowie Małopolskim ponownie otwarte od 12 lutego. Szczegóły oczywiście m.in. na stronie internetowej kina. Dziękuję za rozmowę w studio, a moim gościem był dzisiaj Kazimierz Popielarz, pracownik sędziszowskiego Kina Jedność. Dziękuję bardzo i serdecznie, serdecznie zapraszam do naszego kina. Historia parafii w Zagorzycach Dolnych zapisana na kartach papieru. Szczegóły w rozmowie tygodnia z proboszczem parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych księdzem Wojciechem Wiśniowskim. Ma ponad 170 stron. Nosi tytuł Pośród łagodności polnych wzgórz – historia parafii w Zagorzycach Dolnych. Książka jest już dostępna. Co w niej przeczytamy, co oglądniemy, bo oprócz treści zawiera też archiwalne zdjęcia. O tym m.in. dzisiaj w rozmowie z moim gościem, księdzem Wojciechem Wiśniowskim, proboszczem parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, na początku to już 15 lat, a wydaje się, jakby to było wczoraj. Tak, to prawda. Można usłyszeć z ust ludzi, ale nie tylko ludzi starszych czy w średnim wieku, ale i dzieci, że ten czas niesamowicie pędzi do przodu. Więc jesteśmy tymczasem osaczeni, przychodzą nowe wydarzenia, nowe miesiące, nowe lata. Natomiast to, co poza nami, bardzo często gdzieś umyka, dlatego warto niektóre wydarzenia, fakty
życia, nie tylko rodziny, ale także parafii, w jaki sposób zaznaczyć, żeby kiedyś potem można do nich powracać. Jubileusz stał się dobrą okazją do tego, by wydać książkę. Już we wstępie książki, zresztą to są księdza słowa, czytamy historię ludzi i miejsc warto właśnie utrwalać. Tak, myślę, że forma książkowa to jest jedna z takich form, która utrwala wydarzenia, fakty, życie ludzi, przeżyte uroczystości, jeśli chodzi o parafię. Dlatego tak sobie pomyślałem, a było to w roku 2019 we wrześniu, że dobrze by było na 15-lecie wydać książkę. Podjąłem współpracę z takim wydawnictwem lubelskim Jód. Nazwa sugeruje oczywiście Jezu, ufam Tobie. I oni nie tylko wydrukowali, ale także redakcyjnie pomogli mi tą książkę napisać, zredagować, a potem oczywiście też wydać. 15 lat to wystarczający czas, żeby zgromadzić wartościowy materiał do publikacji? Myślę, że tak. Tego materiału jest sporo, na pewno trzeba było go wybierać. Natomiast ja jestem takim człowiekiem, że lubię gromadzić materiały, więc jeśli chodzi o parafię, to jest kronika parafialna, jest historia budowy kościoła, historia budowy plebanii. Wszystkie wydarzenia religijne zawsze są dokumentowane, fotografowane. Pojawiły się także filmy z niektórych uroczystości. Także tych materiałów było bardzo sporo. No, w wielu uroczystościach oczywiście my również mieliśmy okazję za uczestniczyć. Za to bardzo dziękuję. Między innymi ta, którą warto teraz przypomnieć. Mi szczególnie zapadła w pamięci uroczystość prowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II. Zobaczmy, jak to wyglądało. Księże proboszczu, przyjmij te relikwie. Otacza je należną czcią i przekazuj do uczczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech go naśladują w wierze i gorliwości. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Książka na początku zapoznaje czytelnika z historią miejscowości. Tak, wydawało mi się, że książka ma być dla ludzi, to znaczy chodziło o zawarcie w niej informacji, czy wspomnienie pewnych wydarzeń, również z historii, w sposób taki może nie obszerny, nie naukowy, ale żeby to zaznaczyć. Historia w miejscowości Zagórzyca to jest pierwsza wzmianka, to jest koniec XIV wieku, więc tych materiałów było bardzo sporo. Ale oczywiście też zależało nam na tym, żeby opisać historię miejscowości, a w tej historii miejscowości historię różnych grup, które tam działają, takie jak Ochotnia Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, jest tam też historia szkolnictwa, Ochotniczej Straży Pożarnej, a potem dopiero przejście do historii parafii. Rozdział Cały Twój, Mario, to wywiad z księdzem Wojciechem Wiśniowskim. Rozmowę przeprowadziła pani Magdalena Krawczyńska. O co w nim pyta? Co dowiemy się z tego rozdziału? Jeśli chodzi o wywiad, to on jest tak szeroko pojętym wywiadem, ale chodziło przede wszystkim o odniesienie do parafii. To znaczy, jaka jest parafia Zagorzyca Dolne, jakie są wierni w Zagorzycach Dolnych, jak przedstawia się kult Niepokalanego Serca w Zagorzycach Dolnych, zaangażowanie wiernych nie tylko w życie parafii, ale także w poszczególne grupy duszpasterskie. Chodziło też może o taki szerszy krąg, bo tam pani też pytała w ogóle, jeśli chodzi o miejscowości, które położone są wokół Sędziszowa Małopolskiego, ale generalnie to było skupione na parafii, na duszpasterstwie, na bolączkach parafii, na radościach parafii. No i oczywiście było też parę pytań może takich bardziej osobistych do mnie, związanych z moim powołaniem kapłańskim i stąd dlaczego i jak znalazłem się w Zagorzycach Dolnych. W książce też dowiemy się o patronce parafii. Tak, patronem parafii jest Matka Boża w Tajemnicy Niepokalanego Serca. To też ma swoją historię, bowiem przez 108 lat w naszej parafii, a wcześniej w miejscowości, były siostry zakonne, służebniczki dębickie. I tam w ich domu była kaplica, a w głównym ołtarzu był obraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, który ofiarował im Wojciech Toton, przynosząc go przed laty z pielgrzymki do Rzymu. Więc naturalnym było to, że jeśli powstała tam kaplica dojazdowa i potem kościół, żeby ten tytuł w jakiś sposób zachować, dlatego też ten tytuł zachowano i kościół też jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Mogę tylko dodać, że w tej chwili sióstr już nie ma od roku 2008, aby przeszło 108 lat.
Nie ma też kaplicy, natomiast dom jest wyremontowany i tam się mieści w tej chwili dzienny dom pobytu dla seniorów Ochronka. No i najważniejsza część książki, można powiedzieć, rozdział zatytułowany Pośród łagodności polnych wzgórz, historia parafii w Zegorzycach Dolnych. Od czego ta historia się zaczyna? Historia zaczyna się oczywiście od powstania parafii, a parafia została erygowana w sierpniu 2006 roku przez księdza biskupa ówczesnego ordynariusza diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego. To był początek. Całość wzbogacona jest o fotografie. Łatwiej dzięki temu powraca się do wspomnień i poznaje ludzi, których często już nie ma wśród nas. Tak, to prawda. Myślę, że fotografia w książce to zawsze jest taki element przyciągający do książki, ale też element, który ją ubogaca. Natomiast jeśli jeszcze te wydarzenia, które przeżyliśmy, są poparte tymi fotografiami, na pewno tą książkę inaczej się czyta, inaczej się przyjmuje. No i te fotografie ubogacają nie tylko samą książkę, ale także czytelnika, który ją czyta. Jak wygląda dystrybucja książki? Od początku zamiarem moim jako proboszcza było to, żeby na 15-lecie parafii w każdym domu w parafii książka znalazła się i żeby to był taki dar na 15-lecie parafii. Udało się to zrobić. Miało to być rozdane po kolędzie, ale jak wiemy, w tym roku nie było kolędy w takiej tradycyjnej formie. Natomiast udało mi się zorganizować dystrybucję w ten sposób, że zorganizowałem 3 grupy starszych lektorów. Ogłosiłem w kościele, że książka będzie dostarczona do domów w reklamówkach, z tym, że nie będziemy ani pukać, ani dzwonić, tylko książki będą zawieszone powiedzmy na klamce, jeśli by była posesja zamknięta wtedy na ogrodzeniu. Także wszystkie te książki dotarły do mieszkańców parafii i jeśli chodzi o odbiór, to takie dochodzą do mnie informacje, że bardzo pozytywnie została przyjęta. A jeszcze też dodam taką rzecz, że jeśli chodzi o powstanie książki, to bardzo ważną rolę też odegrał pan Józef Siwiec, nasz parafianin, prezes Magnezytów Ropczyckich, który prawie w całości tą książkę sfinansował, dlatego była możliwa, żeby tą książkę po prostu rozdać. Mm-hmm. A jak udało się tą książkę wydać? Podejrzewam, że to też praca wielu osób, prawda? Dzieło wielu osób. Tak, jak rozpoczynałem współpracę z wydawnictwem Miód, to od razu żeśmy na początku ustalili, że oczywiście ja gromadzę wszystkie materiały, dostarczę materiały, natomiast zespół redakcyjny pomaga tą książkę opracować, ostatecznie zredagować i później wydać. Podejrzewam, że książka to tylko część zaplanowanych na ten rok uroczystości, wydarzeń związanych z jubileuszem 15-lecia parafii. Tak, to miało być jakby takie wprowadzenie do jubileuszu, natomiast główne uroczystości odbędą się na odpuście parafialnym ku czci niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Będzie to w czerwcu. Na sumie będzie obecny ksiądz biskup ordynariusz i ta suma odpustowa będzie podkreśleniem tego jubileuszu 15-lecia parafii. Będzie także wtedy wprowadzenie relikwii świętego ojca Pio. Natomiast przed odpustem mam nadzieję, że uda się umieścić w prezbiterium 2 obrazy. Pierwszy obraz to jest obraz świętego Jana Pawła II, który był obecny w kościele, kiedy było wprowadzenie relikwii. I drugi obraz to jest obraz niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, który w tej chwili jest w renowacji, a który przez lata wisiał właśnie, czy był umieszczony w głównym ołtarzu w kaplicy u sióstr. No tej kaplicy już nie ma i domu sióstr już nie ma. Także podkreślenie też znaczenia sióstr w miejscowości, a także w parafii przez te ostatnie lata. Może jeszcze o kolejnych relikwiach, które będą wprowadzone do kościoła. To będą relikwie świętego ojca Pia. No wszyscy znamy świętego ojca Pia. Był kapucynem, był stygmatykiem, był więźniem konfesjonału, był świętym człowiekiem. Udało się przez znajomą siostrę zakonną załatwić relikwie. Są relikwie tak zwane drugiego stopnia, czyli nie jest to część ciała, na przykład kości czy włosów. Natomiast jest to część chusteczki, ponieważ święty ojciec Pio miał stygmaty krwawiące zawsze w piątek, czyli rany w miejscu, gdzie Chrystus był przebity na krzyżu. No i tych chusteczek używał dość sporo, także tych relikwii pewnie też jest dość sporo. Udało się je uzyskać, także będzie wprowadzenie tych relikwii. A ile już tych relikwii jest w kościele? W kościele są relikwie świętego ojca, świętego Jana Pawła II, są relikwie świętego Rafała Kalinowskiego i błogosławionego księdza Władysława Findysza, naszego męczennika diecezjalnego, z naszej diecezji pochodzącego. Te relikwie były umieszczone w ołtarzu podczas konsekracji kościoła. Wracamy jeszcze do książki. Mamy tutaj przed nami egzemplarz publikacji. Co przedstawia okładka? Jeśli chodzi o okładkę, to na pierwszej stronie jest oczywiście kościół oraz część figury Matki Bożej Fatimskiej. Ta figura Matki Bożej Fatimskiej została przewieziona przez laty przez parafian z Fatimy, a to z tego względu, że mamy w parafii nabożeństwa fatimskie każdego 13 dwa miesiąca od miesiąca maja do października.
Natomiast ta figura została uroczyście poświęcona podczas pierwszych misji parafialnych, a było to w roku 2011. Jeżeli jest osoba, która chciałaby taką książkę dostać, to może to zrobić jeszcze? Tak, jeszcze troszkę egzemplarzy zostało. Wydaliśmy w sumie 1000 tych egzemplarzy. Ja tak mówiłem, że żeśmy sporo tych egzemplarzy rozdali. Była też możliwość kupienia. Jeśli ktoś chciał sobie zakupić, bo tam na przykład dla rodziny wysłać, czy komuś tam ofiarować, to w zakrystii u nas w kościele tę książkę można było nabyć, ale często zdarza się tak, że jeśli ktoś prosi mnie spoza parafii, to tę książkę po prostu daje w ramach, jeśli można tak powiedzieć, w cudzysłowie, promocji parafii. Dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Wojciech Wiśniowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Zagorzycach Dolnych. Dziękuję i szczęść Boże. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Zbliżające się walentynki to dobra okazja, aby wyrazić ukochanej osobie swoje uczucia. Najpiękniejsze są prezenty te wykonane własnoręcznie od serca. Zapraszamy na spotkanie z opiekunem Sędziszowskiego Klubu Seniora, Anną Litwin, która podpowie, co możemy zrobić dla swojej drugiej połówki. Wykonane rękodzieło będzie mogło również posłużyć jako dekoracja domu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Litwin, jestem pracownikiem Klubu Seniora. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu sposób, w jaki można wykonać właśnie takie serce. Jest to ono wykonane techniką zwaną wikliną papierową i myślę, że na walentynki będzie to bardzo ciekawa dekoracja do domu. Do wykonania tego serca będą nam potrzebne następujące rzeczy. Klej na gorąco, nożyczki, szczypce do drutu, biała farba akrylowa albo farba w sprayu, klej w sztywcie, drut, najlepiej żeby był przynajmniej milimetrowy, najlepiej żeby był jeszcze grubszy, oraz dekoracje, tutaj już mamy dowolność, czyli mogą być wstążki, mogą być to również kwiaty sztuczne lub ja też będę wykorzystywać kwiaty z krepiny zrobione w Klubie Seniora. Ważną częścią, którą będziemy wykorzystywać, są gazety. Najlepiej, żeby nie były one śliskie, tylko takie zwykłe, delikatnie chropowate, papierowe. Na początku nauczymy się, w jaki sposób wykonywać wiklinę papierową i jak sama nazwa wskazuje, potrzebny nam będzie papier. Wykorzystujemy stare gazety, tniemy je wzdłuż krawędzi, która jest krótsza, na kawałki, na paski około 3-4 cm. Mogą być nawet 5, nie ma tu większego znaczenia. Nie przejmujemy się, że są one troszeczkę nierówne, nie będzie to miało większego znaczenia. Następnie będą nam potrzebne patyczki do szaszłyka, właściwie jeden. Na prawym dolnym rogu gazety zawijamy ten patyczek wokół papieru ruchami takimi rolującymi i staramy się kręcić samym patykiem do czasu, kiedy poczujemy opór. Ja sobie tutaj lewą ręką przytrzymuję moją gazetę, która tutaj w tym momencie będzie się skręcać, a prawą ręką tylko delikatnie ten patyczek posuwam do przodu. Tutaj moja ręka przesuwa się w lewą stronę, właśnie zgodnie z tym, gdzie moja gazeta się zawija. Uważamy tutaj na zgięciu. Prawa ręka przesuwa patyczek, lewa pilnuje tego, żeby się nie rozkręciła ta nasza pierwsza rurka. I na samym końcu smaruję klejem i zaklejam wokół tej rurki. Wyciągam patyczek i mamy już pierwszą rurkę gotową. Jeszcze raz pokażę. Zaczynamy od prawego dolnego rogu. Patyczek przytykamy tak, żeby był na skos i zawijamy papier wokół tego patyczka takim ruchem rolującym. I ja w tym momencie właśnie kręcę tym patyczkiem, żeby poczuć ten opór. Dzięki temu ta rurka będzie mi się właściwie samodzielnie skręcać.
Lewa ręka robi mi za podajnik papieru. I tutaj jeszcze raz skręcamy. Kiedy już mamy gotowe rurki, potrzebnych nam jest kilkanaście do kilkudziesięciu nawet, będziemy się zajmować teraz taką bazą na nasze serce. Wykonujemy ją z drutu, może być to właśnie drut florystyczny, najlepiej, żeby był delikatnie grubszy. Ja, ponieważ mam dwa krótkie kawałki, połączę je, właśnie po to są szczypce. Zawijam je wokół własnej osi. I właśnie z tego drutu formuję serce. Końcówki będą mi naturalnie służyły za dół serca. Dół serca też delikatnie zawijamy, żeby ta baza nam się w miarę trzymała. I tak jak wspomniałam, formujemy serce. Końcówkę też delikatnie wyginam, żeby szła razem z kierunkiem drutu, wygięcia drutu. Kiedy już mamy taki kształt serca, jaki chcemy, musimy teraz włożyć nasze rurki właśnie w ten drucik, który robi nam kształt serca. Do samego końca jeden i potem drugi z drugiej strony. Czasami może wyjść tak, że niektóre rurki są bardzo ciasno splecione, dlatego warto jest mieć ich więcej, żeby właśnie tak jak ja wybrać teraz odpowiednią, która może jest troszeczkę szersza. Nasz drucik jest troszeczkę bardziej wygięty, więc może być to pewna trudność. Kiedy już nawlepiliśmy rurki papierowe na nasz drucik, warto teraz delikatnie skrócić do miejsca właśnie, gdzie ten drucik się kończy. Dlatego przecinamy w tym miejscu z jednej i z drugiej strony. I teraz te końcówki warto skleić właśnie klejem na gorąco, tylko pamiętamy o tym, że jest on bardzo gorący, łatwo się poparzyć, dlatego raczej staramy się go nie dotykać bezpośrednio. Do tego nam się też przydadzą właśnie szczypce. Kiedy już mamy w miarę sklejone, wtedy możemy to nasze serce jeszcze znowu, z racji tego, że drut mógł się powyginać, staramy się je wyrównać. Żeby było dosyć symetryczne. I możemy zacząć naszą pracę. Bierzemy jakąkolwiek z rurek, które już wcześniej zrobiliśmy. Przyklejamy ją na przykład tutaj na dole. Znowu najlepiej klejem na gorąco. Można to zwykłym klejem w sztywcie, ale trzeba upewnić się, że naprawdę dobrze trzyma. Ta pierwsza rurka jest bardzo ważna, więc zaklejam ją tutaj. I przy wykonywaniu naszego serca dobrze jest pamiętać o tym, żeby co jakiś czas przy zgięciach sklejać właśnie te nasze rurki do siebie. Ponieważ to są właśnie pierwsze zgięcia, ja sobie już pierwsze od razu zakleję. Czyli zawijam rurkę papierową do tyłu, właśnie na tym naszym stelażu i ją delikatnie podklejam. Znowu chwilę muszę poczekać, żeby klej dobrze złapał. I teraz będziemy przedłużać tą rurkę właśnie sposobem, który jest bardzo prosty. Musimy
nałożyć trochę kleju na końcówkę i wkładamy jedną rurkę w drugą. Właśnie w ten sposób następuje jej naturalne przedłużenie i znowu zawijamy w drugą stronę. Raz jedną, raz drugą. Raz idzie do przodu rurka, a raz idzie do tyłu. I znowu, kiedy już jestem tutaj, to sobie delikatnie to podkleję. I znowu nałożę tutaj kleju na tą rurkę, która się już właściwie kończy. I wkładam szerszą końcówkę rurki kolejnej w węższą. I znowu zawijam. Zgięcia powinny być nieregularne, tak żeby to nasze serce właśnie pokazywało taki efekt wikliny papierowej, a może być też tak właśnie, że niektóre z tych naszych rurek nie będą do siebie pasowały, dlatego właśnie lepiej, tak jak wcześniej wspomniałam, zrobić ich więcej, żeby mieć trochę większy wybór i kontynuujemy wyrabianie tego naszego serduszka do momentu, kiedy jesteśmy właśnie zadowoleni z efektu. Kiedy już nasze serce jest gotowe, warto je pomalować. Ja tutaj wykorzystałam biały spray. Można też oczywiście użyć białej farby, najlepiej akrylowej, ponieważ ma bardzo dobry pigment. Jeśli ktoś ma ochotę, można oczywiście zrobić to serce bardziej walentynkowo, zrobić je właśnie na czerwono, natomiast ja uznałam, że biały jest najbardziej uniwersalnym kolorem i takie serce z wikliny papierowej jest bardzo częstą dekoracją do domu. Dlatego stwierdziłam, że może coś bardziej uniwersalnego dzisiaj pokażę. No i teraz warto to nasze serce ozdobić. Ja stwierdziłam, że to moje serce chciałabym, żeby wisiało, więc przewlekam wstążeczkę, zawiązuję ją na końcu. Mogę zrobić oczywiście kokardkę, ale jeśli ktoś nie chce, może być tak po prostu zwisająca. Tutaj na dołu właśnie tego mojego wieszadła przyklejam właśnie kokardkę małą. Robię to na klej na gorąco. Pamiętamy o tym, żeby go nie dotykać palcami. Następnie używam tutaj właśnie sztucznych kwiatów, które też przyklejam na klej na gorąco. I tutaj na dole robię taką właśnie kompozycję z kilku różnych kwiatów. Warto jakby zobaczyć, żeby te kwiaty, których będziemy używać, były mniej więcej w podobnej kolorystyce. Nie muszą być takie same, ale warto, żeby kolory się nie gryzły. Dobrze jest też dodać właśnie jakiś zielony element. Tak jak wspomniałam, jeśli ktoś ma ochotę, można wykorzystać też właśnie kwiaty z krepiny lub kwiaty z rajstop, które wcześniej sposób na nie był właśnie pokazywany również w telewizji. I tak wygląda nasze zakończone dzieło. Zapraszam do odtwarzania tej pracy. Może akurat komuś się spodoba i będzie to taki fajny element dekoracyjny na walentynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedishoftv.pl, kanale YouTube i Facebooku.